Rozmawiamy z Pawłem Zawistowskim, zastępcą koordynatora obozu narodowo-radykalnego oddziału Łomży. Witam Ciebie, Pawle. Witam serdecznie. Pawle, dość kontrowersyjny temat ostatnio, temat budowy ubojni w Łomży. Fakt, że jest już troszeczkę czasu, od kiedy powstały te pierwsze protesty na temat ewentualnej budowy. No właśnie, jakie jest stanowisko obozu narodowo-radykalnego oddziału łomżyńskiego na temat budowy? Czy popieracie, czy może nie? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, to też dlaczego? No jeśli chodzi o to ubojnie, to stanowisko obozu narodowo-radykalnego oddziału Łomża jest oczywiście za budową ubojni, bo to przy dzisiejszym stanie bezrobocia, czyli 10% bezrobocia w Łomży, jest niestety konieczne. I tutaj mówienie o jakichś niedogodnościach, jeśli chodzi o brzydki zapach, tego typu rzeczy, to myślę, że to jest jednak takie marginalizowanie, bo dzisiejszy rozwój technologiczny, jeśli chodzi o ubojnie, o tego typu rzeczy, jest na tak wysokim poziomie, że tych zapachów nieprzyjemnych, tych ewentualnych niedogodności można się łatwo pozbyć. Te zapachy, technologia sprawia, że nie przeszkadzają. To jest w ogóle, według mnie, ten argument nie jest zbyt znaczący. Rozumiem. Natomiast tutaj są też duże protesty wśród czy to też grup nacjonalistów, czy też grup lokalnych patriotów na temat ewentualnej budowy przez firmę zagraniczną. Wiadomo, jest to koncern globalny pochodzący z Ameryki. No właśnie, jak odwołujesz się do tego? Czy jednak powinniśmy patrzeć na miejsca pracy, czy też na ten można powiedzieć zagraniczny interes. No to jeśli chodzi o to, no to owszem, sam fakt, że to jest zagraniczny koncert, no jednak jest jakimś tam minusem tego, ale sam obecność tutaj zagranicznego koncertu może wpłynąć w dużym stopniu na prywatne przedsiębiorstwa, które niestety jednak wyzyskują pracowników. A konkurencja, no duża, powiedzmy sobie szczerze, to duża będzie konkurencja dla tych lokalnych przedsiębiorców, spowoduje, że jednak ten komfort pracy, to wynagrodzenie może się zwiększyć po prostu. Nie będzie tego wyzysku, który jest aktualnie. No właśnie, jeśli mogę sam dopowiedzieć i wtrącić 3 grosze, to można powiedzieć, że te przedsiębiorstwa prywatne, które znajdują się w Łomży, często wyzyskują ludzi do tego stopnia, że podchodzi to nawet pod mobbing i znęcanie się psychiczne. Często osoby muszą pracować po 12-13 godzin dziennie, są zastraszane ewentualnym wyrzuceniem z pracy, a też jednak ta stawka godzinowa jest często poniżej 7 czy 8 zł, więc niestety, może praca, można powiedzieć, w Łomży jest, ale jest to często praca, która zmusza ludzi do niewolnictwa. Jak to wiadomo, z niewolnika nie zrobisz dobrego pracownika. Więc niestety to jest fakt, że niestety pracownicy są wykorzystywani. Nawet znam osoby, które pracują po mniej niż 7 zł za godzinę, co jest po prostu straszne, jeśli chodzi o pracują naprawdę ciężko i to jest niestety straszna niedogodność. To jest, tak nie powinno po prostu być. Powinno być wzrost jakości pracy, jakości wynagrodzenia i warunków pracy. No właśnie, też można powiedzieć, że ewentualne powstanie ubojni w Łomży może po prostu wpłynąć na prywatnych pracowników pod tym względem, że rozpocznie się lepsze traktowanie pracownika, powstaną lepsze warunki dla pracownika, które mogą po prostu przyczynić się do tego, że łomżyniacy nie będą musieli wyjeżdżać z miasta, czy to do innych większych miast, typu Warszawa czy Gdańsk, czy też za granicę. Tak, powstanie. Czyli pracodawcy będą konkurować o pracownika, dając lepsze, czy to lepsze wynagrodzenie, czy lepsze warunki pracy. No i to przyczyni się, powstanie ubojni przyczyni się właśnie do tego, bo jednak
większa ilość miejsc pracy przyczyni się do walki wielkich koncernów, w ogóle pracodawców o pracownika zwykłego. No, więc to jest jeden z plusów tego przedsięwzięcia, tej... No właśnie, ale Pawle, sam jesteś rolnikiem, a zarazem działaczem obozu narodowo-radykalnego. Co mógłbyś powiedzieć na temat rolnictwa przy ewentualnym powstaniu bojni w Łomży? No przede wszystkim, co myślę, że się stanie, to będzie konkurencja o skup. Ceny na pewno wzrosną, bo jednak powstanie kolejnej ubojni spowoduje tego, że jednak te koncerny, te przedsiębiorstwa będą walczyć o to, gdzie rolnik ma sprzedać po prostu bydło. I to na pewno wpłynie na rozwój większy. Czy to gospodarstw, które już są, które się rozwijają, a także zakładanie nowych przedsiębiorstw, nowych gospodarstw, które wpłyną na pewno na rozwój gospodarki tego terenu, tereny Łomży, terenu Zambrowskiego, czy ogólnie całego Podlasia. Tym bardziej, że bydło mięsne, które jest hodowane celowo pod zakłady mięsne, jednak dynamicznie się rozwija na naszym rynku. Powstaje, nie jest to jeszcze na tyle popularne, więc ci rolnicy, którzy mogliby zaryzykować i ewentualnie rozpocząć taką budowę przedsiębiorstwa rolniczego na temat bydła mięsnego, miałyby po prostu skup, tak? Więc jednak można powiedzieć, że dwie strony mogłyby być zadowolone. Dokładnie, tutaj na pewno dwie strony będą zadowolone z tego względu, że znajdzie się dodatkowe miejsce skupu właśnie tego bydła. No i patrząc na teren tutaj dookoła, no jednak hodowla bydła mięsnego jest tym mało rozpowszechniona. Większość gospodarzy jest jednak na hodowli bydła mlecznego i na pewno to wpłynie w dużym stopniu na rozpowszechnienie hodowli bydła mięsnego. Tym bardziej, że nasze tereny, tereny północnego Mazowsza, tereny ziemi łomżyńskiej, można powiedzieć, że opierają się w dużej części na rolnictwie, dlatego duża część rolników miałaby po prostu ewentualne miejsce, ewentualny popyt i podaż na bydło, więc myślę, że mogłoby to przyczynić się do dużego rozwoju rolnictwa na ziemi łomżyńskiej. No i chciałbym się powiedzieć, że poza miastem też jest życie. Rozmawiał ze mną Paweł Zawistowski, zastępca koordynatora obozu narodowo-radykalnego oddziału Łomża. Dziękuję Tobie, Pawle. Również dziękuję za rozmowę.